Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jestem w GTA 5. Będę kupować sobie hangar, który będzie znajdować się w Forcie Zancudo, czyli po prostu w bazie wojskowej. Także od razu sobie przejdziemy do internetu na stronę Foreclosures. Najtańszy, tak szybko pokażę, znajduje się tutaj na lotnisku międzynarodowym. Kosztuje 1 200 000. Tutaj ten to jest najdroższy. Oczywiście w takiej standardowej wersji, bo jak się mu pododaje inne rzeczy, to tutaj możecie zobaczyć najlepsze rzeczy po prostu, jakie mu się da tutaj dać, no to wyjdzie tyle. Warsztat jest akurat przeceniony trochę, więc kosztuje to trochę mniej, a tak to kosztuje prawie 6 milionów. Bliżej do 6 milionów już ma, tak z 5,5 co najmniej tego milionów jest. No ale ja nie ten kupię, ponieważ na niego mnie nie stać, jak widzicie już tam w prawym górnym rogu. Ja kupuję sobie ten obok za 2 miliony 850, na tego, jak widzicie, mnie stać. Zostanie mi 100 tysięcy po jego kupnie, prawie 100 tysięcy, także wchodzimy. Na razie kupię go po prostu takiego, jakim jest, bez żadnych tutaj dodatków, ponieważ no nie stać mnie na nie. Także od razu kupujemy go sobie. No, mamy podsumowanko. Takie rzeczy, zwykłe malowanie, zwykłe po prostu ogólnie cały wygląd, bez mieszkania, bez warsztatu. Kupujemy. Raz, dwa, trzy. Kupione. Dostajemy darmowego kuba na 800. Wstawiam sobie punkcik. Wybrano punkt nawigacyjny. Wychodzę. Teraz posłuchaj. You bought the hangar! Woohoo! We're in business, baby! Wait! Who's that? Someone's here! Get over here quick! Get to the hangar! I need to show you some things! No właśnie, tak jak usłyszeliście tutaj w rozmowie z Ronem. Nas oczywiście ktoś tam podsłuchuje. No w każdym razie nieważne. Ja teraz udam się do tego hangaru, który jest tutaj. Zniknęła mi myszka gdzieś. Co tu się dzieje? Dobra, nieważne. Tu jest nasz hangar. Także ja się tam teraz udam. Widzimy się. Widać przede mną. Jest tam ta cała baza. Będziemy do niej wjeżdżać. Na pewno mnie wpuszczą, no bo mam tam hangar. Jak na tamtej stronie można przeczytać, dostajemy. No właśnie, wpuszczają nas. Także możemy tutaj sobie jeździć, bo mamy dostęp do hangaru. Dlatego nas tu wpuszczają i dopóki nie zaczniemy strzelać lub różnych rzeczy robić, lub w kogoś nie wjedziemy, no to nie będą nam robić problemów. No a teraz dojeżdżamy do hangaru, także teraz zapewne włączy się jakaś cutscenka, także oglądajmy. A, tak, nie da się pojazdu do hangaru wsadzić. Dobrze. Nonsense from you and you'll join them. I've got a space weapon from Russia. A Russian hacker space weapon. I'm going to liquidize you just like I did to your friends. Yes, liquidize. Ow! Hey, hi! Oh, you trying to kill me? Oh God, no! Oh, oh.
Gardener. You bought into the place. You're late. What kept you? Yeah, well, it's too late. Ah, that bastard Trent. My best friend? Oh, he's supposed to protect me forever? Then he goes all Vinewood on me. He's too important for Ron now. Like, he's a guru. He's a lifestyle coach. I don't know what he is. I bet he's got abs. Oh, I am so alone. I just shot two government agents in the head. I mean, I hope they're government agents. I'm screwed. We're screwed. Where's that mechanic? Oh, I mean, that's the only reason I let them in. Because I thought it was gonna be him. Ooh, who's that? Hey, boss. Hey, boss. Oh, hey, boss, is that what I get? Well, you're getting a sandwich, I'm getting killed. These two people came to kill me. Not him. He's your new boss. Well, a co-boss with me. This is Charlie. He was in the Air Force. He was accused of a crime he didn't commit. Innocent mistake. Planes crash. He was the fall guy. You know how the deep state is. Charlie, get to work. Ignore the corpses. So, anyway, business is good and business is bad. Now that's a problem. On one hand, we've got more orders than we can possibly handle. And on the other, I'll be surprised if we're not killed in the next 48 hours. Come on, let me give you a tour. And I can deal with this mess while you get to work. It's really pretty obvious. Okay, now, this is the office where you, senior partner, run the business. Now, this is the computer, it's very secure. We lose this, we're all dead men. This is where the jobs come through. Yeah, so you can check it out, okay? Okay, let's move on. Now back here is where we store cargo. Now nothing too dodgy. Mostly untaxed cigarettes, stolen pharmaceuticals, and industrial chemicals. But we'll run pretty much anything. Now back there is where you can store any aircraft that you haven't left out here on the main floor. Got plenty of room. I think we can probably take all the planes we'd need. But then, I've never had more than one. Now over there is where we can put an aircraft workshop if we want. I mean, it was your call, of course. I mean, Charlie obviously would be grateful for the work. Right, Charlie? Ha! No, hey, he's a brilliant engineer. He's an avionic mastermind. Just strangely underemployed. You get along great. Give me a hand with these bodies. Oh, I better dump these at sea. Ah! Ew! Then I got a little radio thing, but I'll be in touch. I am so glad you're here. You're the best friend I've had, and I mean that. Don't let me down! Także widać, tak sobie wyglądała ta scenka. Ron nas tutaj oprowadził po tym, co mam zakupione, czyli generalnie tylko po biurze. Tak to by jeszcze pokazał mieszkanie i różne inne rzeczy, gdybym je posiadał. W lewym górnym rogu nam się różne podpowiedzi pojawiają. Ja już tu parę rzeczy wiem, na przykład, że tam na górze, gdzie moja głowa się znajduje, albo tam, jest snajperka. Nie, tutaj jest snajperka. Można sobie ją podnieść. Tam spadochron jest. My sobie pójdziemy do biura naszego. Zobaczymy, jak to wszystko tam wygląda. Będziemy zaraz wszystko wiedzieć. Tu jakieś radio nam działa. Na szczęście nie leci piosenka. Żadna, tylko coś tam sobie gadają. Korzystamy. Zobaczymy. Mamy się przygotować. Co my tu mamy zrobić? Przygotuj działalność, zabierz mu najdostatko do... Here we go! The maiden voyage of this new enterprise.
Here's to new friends being better than old ones, old dogs learning new tricks, and this all being a computer simulation anyway. So who cares if we go to prison? The AI has already won. Our first target's a lost MC cargo shipment. Take out the guards and bring the plane to the hangar. Once there's some stock in the system, the app will go online. Czyli mamy ukraść samolot. No to jedziemy tam. Zaraz go ukradniemy. Tylko tam do niego dotrzemy. Czekajcie, ja sobie tutaj oznaczę. Mam nadzieję, że... gdzie on jest teraz? Mam nadzieję, że w niego nie wjadę. No chyba żarty sobie robić. To wydaje mi się, że ja wam tę drogę po prostu skrócę, ponieważ nie ma co tutaj wam pokazywać całej tej drogi. Jest to bez sensu, także widzimy się tam już tutaj do celu. No jeszcze na koniec musiałem sobie auto tutaj ładnie przyozdobić, rysy. Tak się zdarza. Następne ryski do kolekcji. Nie ma, nie. Mamy samochód. Jestem w Tulumie, to oni tam tyle zrobią co nic, także. Headshot, headshot, do widzenia. Tyle! Wyli! Tu się pewnie tak wszystko będzie w powietrzu rozgrywać. Znając życie, także wsiadamy. Przydałby nam się strzelec, ale. Nie ma. Dobra. Ale my też mamy działka jakieś tam. Wyślenie będzie. Zamykamy tutaj. Właśnie. Jak się da w ogóle. Się znowu podnosić. Aha. Tyle się może zamknąć. No dobra. Ciekawe, czy nas zaatakują jacyś tutaj przeciwnicy, bo tego to nie wiem. Na razie się nie zapowiada. Zrobią. To jak mieliby nam coś zrobić, jakim samolotem lecimy, to oni radiowozami jeżdżą. Szkoda tylko, że ten samolot się nie doda nam na kolekcji. Bo zresztą czemu miałby się nam dodać? Jeden samolot już za darmo dostaliśmy. Dlaczego mielibyśmy drugi za darmo dostać? W każdym razie ląduję tu na pasie. A nie, bo nie mogę jeszcze. Policja. Da się jednak. Co wam ma teraz? Teraz się wypowiedzieć. Powiem. W każdym razie ląduję. Za moment. Zawrócę sobie tylko szybko. W miarę. Zawracam. Właśnie otworzone. Wolę wylądować normalnie na pasie, tak jak to powinno wyglądać, a nie kombinować gdzieś tam z lądowaniem, gdzie tam samochody jeżdżą. Jak się trochę w koło pokręcę, to chyba mnie nie zabijecie przecież.
gracz był w sesji przez chwilę, ale wyszedł. A teraz już dotarliśmy do tam. Czyli nic się nie wydarzyło, nie ma żadnej cutscenki, dostaliśmy tylko jakieś tam powiadomienie. Ja tutaj co planuję zrobić, to że za chwilę sobie po prostu ukradnę myśliwiec wojskowy i spróbuję go tutaj wsadzić. Ale to troszkę później. Dzwoni Ron. Okej! Okay. We're in business. The cargo's been logged and the system's online. Let's get to work and let's hope maximum security jails are somehow more pleasant in computer simulations than they would be if this was all actually real life. Tutaj mogłaby stać kanapa, tu mógłby stać telewizor, gdybym ulepszył sobie to biuro. Tu nie wiem, co by mogło być. Aha, no dobra, już widzę. Tu mamy system monitoringu, którego na przykład w bunkrze trzeba sobie dokupić. A teraz zobaczymy, jak wszystko wygląda w komputerze. Welcome, business partner. This is Ron Jakowski. Damn, I shouldn't say my name. Note to self, edit that bit out. Okay, I prepared this recording to talk you through the basics of our new operation. You'll find all the information you need about stock levels and our holdings on the homepage here. Then, when you're ready to make an acquisition, you hit the source button. Czyli generalnie wszystko tutaj jest takie fajnie zrobione. Mamy wszystko tutaj podane, ile czego jest, po prostu żadnych tutaj ulepszeń nie mamy. Mamy tu pokazane, czego ile mamy, generalnie ukradnij, sprzedaj, takie różne rzeczy, kradnąć, już żeśmy kradli, także może wykonamy sobie jakąś tam początkową sprzedaż. Once you've got some stock, we can look at making a sale. We're a market-driven business. There'll be good deals for what the buyers out there want at any given time. But the real edge comes when we unload a particular cargo in bulk to a big buyer. They tend to throw in a sweetener. That's it. Now, source some stock and hopefully the program I wrote will erase this audio file from your hard drive. If not, see you in court. Jury! I've got mental problems. I'm a fantasist. I'm running for president. Albo jeszcze zobaczymy, co będzie w ukradni. Now, you're able to choose what cargo we're hitting here. Now, the deep state doesn't like this. The shadow economy, it's taking tax money away from their pals, the globalist conglomerates. But they make some work harder than the rest. Poisonous, untaxed alcohol and tobacco is easier to go after than Big Pharma's worst enemy. The mind-focusing and totally harmless narcotic stimulants, for example. No dobrze, czyli powiedział nam, co łatwiejsze do ukradnięcia, co cięższe do ukradnięcia. Także fajnie nawet, że możemy sobie wybrać, co chcemy ukraść. Nawet mi się to podoba. Na razie sobie wyjdziemy i zobaczymy, czy tu coś jeszcze jest ciekawego do robienia. Chociaż raczej nie za dużo, ale jeszcze pójdziemy sobie na dół szybko do takiego jednego miejsca. Tutaj stoją ogólnie wszystkie te towary nasze, co mamy. Jak widzicie, tutaj się ich część już znajduje. Ja teraz pójdę do tego niebieskiego kółeczka tutaj i tutaj pokażę tak na szybko to zarządzanie. Tutaj mamy podłogę, możemy go sobie przenieść gdzie tylko chcemy, na przykład na miejsce 10, tak. I teraz zostanie on przeniesiony. Mamy przechowalnię, w przechowalni nie ma żadnych samolotów, czy tam statków powietrznych, jak to jest tutaj w GTA nazwane. Możemy sobie zmieniać w ogóle kamerki.
z różnych punktów, co też ciekawe jest. No w każdym razie nie mamy tam nic. Także co, ja pokazałem co miałem pokazać. Mam nadzieję, że się wam podobał ten film. Także no wszystko wam pokazałem co mogłem. Także no, tutaj jest jeden samolot jedyny, ale możemy mieć tu i duże samoloty i małe. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach i z GTA 5 i z wszystkich innych gier, które nagrywam. Także trzymajcie się i cześć.